witać Cię tutaj, ten piękny, słoneczny, listopadowy, o dziwo dzień. Dawno mnie tutaj nie było, nie myślcie sobie, że zapomniałam o Adrianie. Adrian Marcinkiewicz wydał debiutancki tomik w poetajacie. Tomik nosi tytuł W objęciach miłości. Jest to bardzo skromny tomik, ale tylko w wyglądzie, bo tak naprawdę wiersze w nim zebrane są bardzo piękne, bardzo sensualne. Dużo mówią o miłości, o naturze. Jest to poezja, w którą chce się zatopić wręcz, kiedy dzień spływa na nas szarością i codziennymi obowiązkami. To jest lektura, do której bardzo chętnie uciekam. Mam nawet w niej swoje ulubione wiersze, które chciałabym Wam zaprezentować, aby zachęcić Was do sięgnięcia po lekturę wierszy Adriana Marcinkiewicza, do kupienia tomiku, a przynajmniej do wysłuchania prezentacji. Żeby nie przyciągać tego filmiku, chciałabym Wam pokrótce przedstawić Adriana. Otóż Adrian Marcinkiewicz, urodzony 17 kwietnia 1989 roku, czyli zodiakalny baran, o ile dobrze kojarzę. Urodzony w Bartoszycach jako pierwszy z czworga rodzeństwa. Współautor dwóch poetyckich antologii Klubu Poetów Niepokornych pod tytułem Wiosenne rozmarzenia i Na strunach jesieni. Przygodę z twórczością rozpoczął kilka lat wstecz, kiedy to zaczął pisać niezwykłe opowiadania i wiersze. Z początkiem 2018 roku zdobywca wyróżnienia za udział w konkursie poetyckim z okazji 60-lecia Bartoszyckiego Domu Kultury. Adrian, jak sam pisze o sobie, a właściwie o tym, co tworzy, napisał tak. Piszę, bo kocham, a właściwie kocham wszystko, co wywołuje we mnie dobre emocje, czyli tak jak ja. Po pierwsze, jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują uczuć. Ja przekazuję je w wierszach. Pokazuję w ten sposób piękno natury miłości. To, że jesteśmy jej nieodłączną częścią. Adrian Marcinkiewicz w objęciach miłości. I na początek mój sztandarowy, uważam, wiersz z tego tomiku, który znalazł się w kanonie moich ulubionych wierszy best ever. Wiersz bez tytułu. Najpiękniej wyglądasz z kwiatami, nierozebrana. W podartej myślami sukience, gdy jeszcze gwiazdy nie spadły ku ziemi. Drżysz. Podobno to księżyc tak działa, a ja? A ja już nie czekam na litość. Wytrwałem. Kolejny wiersz bez tytułu. To bardzo Adrianowe, ale nie tylko. U tego autora właśnie często spotykamy wiersze beztytułowe. Tytuł rzadko tutaj gości. I jeśli on już zagości, to ma swoją słuszność. Ale to, że wiersz nie ma tytułu, to o niczym nie świadczy, bo przecież to są emocje, które trafiają do ludzi. Jeśli to do Was trafia, to będzie zarówno i mi miło, i autorowi. Przypominasz mi niebo, lekko zdziczałe, czerwienią rozpalone pragnienia. Uwielbiam tam patrzeć, kiedy obłoki zabarwione miłością. Wiem, przecież to tylko marzenie, nie pierwsze, a kolejne z tych dzikich. Kolejny wiersz bez tytułu. Wierzyła w szczęście. Delikatną nieśmiałością marzeń przenikała do świata ciszy. I może tylko oczy, niezrozumieniem kolorów wszechświata. Ona, młodniejąca w płomieniach nieba, skrzydłami szeptu, otulała podczerwieniałe myśli z aksamitem dziewczęcych dłoni, chłodem rumiana twarz. Nie miała być inna. Monetą wywołane pragnienia, odbicie kropli i jakby wiedziała, że czeka srebrny pierścionek jutra. W
oddychającym rubinie uczuć. Prawda, że piękne metafory? Wiersz bez tytułu. Inaczej z latem, kiedy miłość rozkwita popełnieniem nowego dnia, a płatki pąsowego szczęścia niczym dotyk, muśnięcie anielskich ust w akcie wieczornego pocałunku. I nawet słońce w złotej dziewannie się rozkochało. Na koniec snu otwórnę w nieśmiałości doliny pachnące. Ucieknę na ponadalpejskie wzniesienia. Ja, jeszcze nie człowiek, wciąż soku pragnący miłości. Na koniec snu zabiorę cię w góry czułością milczące. Przysięgam, zatańczą nam myśli wilgotne. Na koniec dotyku. I ostatni wiersz, który chciałabym Państwu zaprezentować. I mam nadzieję, że zachęci Was ta prezentacja, posięgnięcie po poezję Adriana. I zapachną nam kwiaty słodyczą barw, przepięknym wspomnieniem wakacji. Za chwilą jaskółki deszczowe, zielone doliny, roztańczą się źdźbłem traw wiosennych. Przytulę cię, wiesz? Jak dziś szeptałaś w mym śnie? Ach, stokrotki. Ja się będę z Państwem żegnać. Polecam gorąco lekturę wiersza Adriana Marcinkiewicza. Polecam W objęciach miłości. No i polecam Wam, byście w te objęcia się bardzo chętnie oddawali. A my zobaczymy się całkiem niedługo, ponieważ na horyzoncie kolejny debiutancki tomik, tym razem Anety Kamili-Sierac z Radomia, warsztatowiczki doktora Diana Szarego, naszego przyjaciela z poetariatu. No i też będę chciała zaprezentować kilka wierszy. A póki co, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć na zakończenie, że bardzo miło jest mi widzieć Was tutaj. Bo zamknięta w czterech ścianach domu, trochę czuję się samotna i bardzo brakuje mi tego spotkania z czytelnikami i z poetami, więc każda taka chwila, każda możliwość jakiegoś kontaktu z Wami, przynajmniej wzrokowego, online'owego, to jest dla mnie niezwykła chwila radości. Trzymajcie się. Pa. No cóż, miałam zniknąć, ale wychodzi na to, że mam parcie na szkło, więc powróciłam. Biję się w pierś, bo tak naprawdę zapomniałam o czymś bardzo, bardzo ważnym i chyba zapominam w każdym filmiku, bo może dlatego, że one są improwizowane i ja nie przygotowuję ich zbytnio, tylko po prostu biorę książki i czytam i czasami klepnę coś, a o czymś zapomnę. Więc chciałam tylko nadmienić, że patronami medialnymi tego wydania jest najpoczytniejszy blog kulturalny z poezją współczesną, poezja na każdy dzień oraz tomikowo, subiektywnie o książkach, którą prowadzi osoba o wielkim sercu, nie tylko do poezji, ale także do ludzi, Monika Kajewska. Kolejnym patronem jest także portal Recenzje Agi, gdzie Agnieszka Kryzel z równie ciepłym sercem i z dobrym słowem zawsze odnosi się do poetów i współczesnej poezji, która bardzo, bardzo często zachęca właśnie do sięgania po te współczesne książki, po te współczesne wydania, po te niszowe wydania, które nie znajdziecie w empikach wśród stosu komercyjnego kiczu, bo chyba już zdążyliście się zorientować, że to, że jest ktoś w Empiku czy w jakiejś księgarni, to nie świadczy o tym, że to jest dobra książka. Teraz się produkuje dużo chłamu i tak naprawdę trzeba szukać. Trzeba szukać samemu, uderzając do właśnie takich niszowych wydawnictw jak moje czy inne,
Nie będę tutaj polecać, bo inni też mi nie polecają, ale mogłabym. Oczywiście pod patronatem również poeta Jadu oraz Instytutu Bronisława Ślubowskiego. To jest Podlaski Oddział Liby oraz Konfraternii Kozirynek. Chciałabym podziękować tym wszystkim patronom medialnym za opiekę, za opiekuńcze skrzydła i za publikacje autorów, którzy wydają się w poetariacie. A Wam jeszcze raz polecam. I widzimy się niebawem. Do zobaczenia.